Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ułudę tego świata. Ukazuje nam, co w życiu jest tak naprawdę ważne, co w życiu się liczy. My, jako ludzie, często utożsamiamy poczucie szczęścia z materią. Im człowiekowi lepiej się powodzi, tym wydaje nam się, że osiągamy to, do czego zostaliśmy powołani i osiągamy tą pełnię dobrobytu i szczęścia. Jednocześnie wiemy dobrze, że pieniądze, materia są ważne, ale nie są najważniejsze. Spotkałem kiedyś bardzo bogatych ludzi. Dlaczego mówię bogatych? Ponieważ posiadali dość dużo dóbr materialnych i kiedy już prawie się rozstawałem z nimi po długiej rozmowie, odprowadził mnie mężczyzna, który był głową rodziny i poprosił o modlitwę. Powiedział, że całe życie poświęcał pracy, jego rodzice również, osiągnęli dość duże dobra materialne, a jednocześnie mówi, że te pieniądze go nie cieszą, ponieważ jego córeczka urodziła się z wadą serca i powiedział, że oddałby wszystko. Mógłby żyć na niższym poziomie materialnym, ale aby jego córeczka była zdrowa. Starajmy się zachować pewną równowagę między tym, co posiadamy, a między tym, co jest w życiu ważne, żeby materia nie przysłoniła nam Boga, abyśmy tego życia nie przegrali, abyśmy nie ocknęli się w momencie, w którym już tak naprawdę wszystko będzie stracone i przegrane. Dlatego podejmij refleksję. Staraj się skupić głównie na tym skarbie, który możesz ofiarować Panu Bogu i na tych skarbach, które możesz odkładać już w niebie. Jakie to mogą być skarby? To są te wszystkie cierpienia, zmagania, trudności. Jeżeli będziesz to ofiarowała Panu Bogu, wtedy to wszystko będzie odkładane w niebie. Czasami mamy poczucie niesprawiedliwości. Wydaje nam się, że ktoś nie dostrzega czegoś. Czujemy się niezrozumiani. To też możemy ofiarować Panu Bogu. I może nagrody w tym życiu nie otrzymamy za to, ale wtedy możemy mieć pewność, że tą nagrodę otrzymamy kiedyś w niebie.